Dzień dobry, cześć. Nagrywam się dzisiaj po raz pierwszy nowym telefonem. Jestem ciekawa, jaka będzie jakość tego nagrania. Zobaczymy. Jadę właśnie zobaczyć salę, którą chciałabym wynająć na koncert świąteczny, skrzypcowy. Ten koncert ma się odbyć dopiero po świętach, tak naprawdę, bo większość moich studentów będzie wyjeżdżać w okresie świątecznym, więc wszystko będzie organizowane dopiero w styczniu. No a teraz jadę sprawdzić, czy sala, którą znalazła moja znajoma, jest wystarczająco duża dla naszej całej grupy, także może uda mi się akurat jakieś dodatkowe ujęcie z tej sali przemycić tutaj w tym filmie. Zobaczymy. Także zabieram się, ubieram buty i jadę. A na zewnątrz jest tak pochmurno dzisiaj i zimno. Mieliśmy temperatury takie piękne dodatnie w okolicach 20 stopni przez ostatnie 3-4 dni. Kupowaliśmy choinkę jeszcze, jak było tak bardzo, bardzo ciepło. A dzisiaj temperatura spadła i to tak znowu dramatycznie. U nas spadki temperatur i powroty do ciepła są naprawdę nagłe i bardzo nieprzewidywalne w tym okresie. No dobra. Jadę. Dzień dobry, cześć. Tak trochę dziwnie się nagrywać do lustra, patrzeć tam, a nie tu. Tu mam kamerę za sobą, ale chcę dzisiaj użyć takiego zestawu do szybkiego kręcenia włosów. Może kojarzycie takie TikTokowe sposoby na to, jak szybko zakręcić włosy na skarpetkę. Po prostu obwijając je dookoła. No to ja skarpety nie mam, bo kupiłam właśnie o taki wałek. Można też wykorzystać pasek od szlafroka, z tego co wiem. No ale tutaj właśnie, jak widzicie, jest już to w jakiś tam sposób profesjonalnie zaproponowane. Zastanawiam się tylko, czy powinno to być tu, czy tak. Okej, okay, no oni proponują, żeby przymocować to po prostu jakoś w taki sposób, dość śmiesznie. No i co? I kręcimy po prostu naokoło tego wałka włosy. Moje włosy nie są mokre, ale przed chwilą były myte, więc są delikatnie wilgotne. Nie wiem, czy to... Może tak. Robię to pierwszy raz, więc nie wiem, czy ta technika w ogóle ma sens, którą sobie teraz wymyśliłam. Czyli zakręciłam mniejszy taki kosmyk włosów. Teraz go tutaj spięłam i chcę dołożyć ten kosmyk włosów z dołu. No dobra. Kombinuję. No ale tak, chyba tak najlepiej. No dobra, i to samo z drugą częścią. Powinno zająć mi to 5 minut, ciekawa jestem. I fale powinny być nie takie sprężynki, tylko bardziej taki hollywoodzki look, czyli takie szerokie, duże fale. No, wyglądam jak chyba królowa egipska teraz. Tadam! Śmiesznie. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy nie powinnam była skropić tych włosów trochę mocniej. No ale na razie na takie ala wilgotne włosy założyłam. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Jak nie, to zrobię powtórkę jutro. Ja, faraon,
idę do roboty. Tym razem idę ogarniać szafę Hani, bo po dziś dzień nie zmieniłam ubrań z letnich na jesienne w jej garderobie, bo mamy taką pogodę cały czas równą. Wczoraj było 20 stopni, kilka dni temu było minus 6, więc jest naprawdę zwariowana pogoda. Nie wiadomo, jakie ubrania powinny być na wierzchu, a jakie schowane. No ale muszę przynajmniej część tych letnich schować, bo po prostu w szafie robi się zbyt szybko bałagan u niej i muszę jakoś zapanować nad tym, co tam się dzieje. Także zabieram Was do szafy. I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Coming out to see me try. As I turn away and cry, you run up to me and take my hand. I wish you were the one who made me whole. And I dobra, garderoba ogarnięta. Tu jest już pięknie. Tu już też jest ładnie. Pozbierałam rzeczy, które są za małe, które są do wyrzucenia. Także wszystko gotowe. Hania może korzystać. Ja cały czas w swoich lokach nieskończonych. Jednym z punktów, dlaczego zaczęłam tą garderobę sprzątać, był fakt, że Hania zgubiła swojego ukochanego jeża, maskotkę. Miałam nadzieję, że gdzieś się zapodziała tutaj w tej szafie, bo był po prostu bajzel. No ale nie. Także poszukiwania Hetchiego jeżyka trwają. No dobra, sprawdźmy efekt mojego faraona. No! Wow! Okej, co wy na to? Jak wam się podoba taka wersja? Nie. Sam Stefanek zrobił, tak? Troszeczkę mamusia pomagała. Dzień dobry, cześć. Tak jak wspominałam w trakcie ostatniego vloga, dekorowanie domu zajmuje zdecydowanie więcej czasu niż dekorowanie mieszkania, o czym przekonujemy się kolejny rok z rzędu i tak jak widzieliście, musiałam przerwać poprzedniego vloga w trakcie dekorowania. Nie dokończyłam, nie pokazałam Wam, jak ten cały dom wygląda, bo tak naprawdę ten proces dekorowania trwał u nas i trwał i trwał i skończyć się nie może, bo jak widzicie, poduszki cały czas na przykład tutaj nie są wymienione. No i właśnie, zostało mi ostatnie szlify, żeby ukończyć te dekoracje. Tutaj czeka mnie wymiana poduszek. Jeszcze na zewnątrz przy garażu mamy takie latarenki światła po prawej i po lewej stronie, gdzie też chciałam dodać świąteczną dekorację. Ja teraz zabieram się za wymianę poduszek. I w sumie prawda jest taka, że nie mam tutaj na tą część poduszek, bo te, które były tutaj do tej pory, dałam do pokoju muzycznego i jeszcze nie wiem, co tutaj zrobię. Albo wymienię te na te, które mamy w trakcie roku, bo one są trochę takie, mam wrażenie, świąteczne. A jak nie, no to znalazłam poszewki fajne, w dość przystępnej cenie na Amazonie, więc może jeszcze je domówię, zobaczymy. Teraz za chwilkę jadę po dzieci,
bo jedziemy na ostatnie w tym roku Hani zawody. Także dzisiaj się dzieje dużo, bo jeszcze lekcja, skrzypiec, jeszcze wyjazd do hotelu. I to jest też jeden z powodów, dlaczego ostatnio nam życie tak strasznie ucieka, bo praktycznie co drugi weekend spędzamy gdzieś na zawodach z Hanią. I jest to taki kluczowy moment każdego tygodnia praktycznie. Także dużo czasu takiego, który moglibyśmy poświęcić na domowe obowiązki, nam ucieka. No ale tak sobie wybraliśmy. Seems I'm bound to be away from you. I never meant to drive you.